Pod tą gruszą, pod zieloną Kasia sypiała. Co dzień, co poranek mama wołała. Dzisiejsze wydarzenie ma istotny cel, jakim jest promocja naszego regionu, terenów wiejskich i bogactwa kulturowego. Choć administracyjnie znajdujemy się na terenie województwa lubelskiego, to kulturowo jesteśmy i pozostaniemy południowym Podlasiem, chociaż mój promotor by się na to zdenerwował, ale trudno. Terenem wyodrębniającym się pod względem folkloru, stroju czy też tradycji kulinarnych, czego będziecie mieli Państwo okazję dziś doświadczyć. Miało nie być przemówień. Chciałem powiedzieć, że to, co robicie, jest bardzo ważne z punktu widzenia tradycji, ale również historii i przeszłości, bo to, co robimy, robimy dla przyszłości. Robimy to po to, aby zachować smaki, tradycje, kulturę. A na tej lipce, na tej zielonieńkiej, czy to szkowie śpiewają? Nie byli to ptaszkowie, ale trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Dzisiejsza impreza jest promocją LSR-u, lokalnej strategii rozwoju. Dzięki środkom z programu dla województwa lubelskiego rozdysponowanych w ramach Lidera Plus możemy dzisiaj uczestniczyć w imprezie, która łączy tradycję z nowoczesnością. Organizatorem tego spotkania jest i tej imprezy jest Stowarzyszenie Przyjazne Misie. One pozyskały środki na ten cel, na realizację tego przedsięwzięcia. I to jest kolejne stowarzyszenie, które w sposób aktywny włącza się w życie społeczno-kulturalne gminy. Cieszymy się, że takich ludzi mamy, bo samymi instytucjami kultury na pewno nie bylibyśmy w stanie nadać takiego społecznego charakteru tych działań podejmowanych przez naszych mieszkańców. Bito mnie po paluszkach, bo to było przed jeszcze komisją konkursową, ale widziałem i jedząc oczyma stwierdzam przepyszne, przepiękne, przebogate. Miało nie być przemówień, bardzo skromna osoba, ale osoba, która potrafi łączyć. Jest przykładem wielkiej osobowości tej miejscowości, ale też przykładem wielkiego serca bijącego w gminie Międzyrzec Podlaski. Gosiu, wielkie szapabab, ukłon. Ale jak ktoś ma przemawiać, to może lepiej ty. Nad dachami dziś różowe płyną chmury, pełno ich na całym niebie. Stawi tłum, jak wiesz, różowy deszcz wypada, różowo pada na ciebie. Parasole już wybiegły na ulicę. Bardzo się cieszę, że właśnie ze środków pozyskanych mogą korzystać nasi mieszkańcy. Stowarzyszenie jest pełne pomysłów. To już nie pierwsza nasza impreza, nie pierwszy nasz jakiś tam projekt. 2 lata temu napisaliśmy projekt i z bialsko-podlaskiej lokalnej grupy działania pozyskaliśmy dofinansowanie na zorganizowanie dzisiejszego festynu, dzisiejszej imprezy. Promujemy LSR. Wystawiają się stoiska z lokalnymi potrawami. Mamy główne stoisko, które promuje właśnie nasz rejon. Serwujemy na nim potrawy wykonane przez członków Stowarzyszenia Przyjazne Misie. Oprócz tego są stoiska konkursowe, na których wystawiane są też potrawy tradycyjne i potrawy współczesne. Na scenie jest konkurs wokalny, również jest piosenka ludowa, tradycyjna i ludowa współczesna. I zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy przy rytmach zespołu Chojraki. A ja tutaj w obcej stronie, dzień i nocą tęsknię do mnie. Jedna ze stowarzyszeń, spółdzielnia socjalna, a gmina Międzyrzec Podlaski jest partnerem tego projektu.
pozyskała ogromne środki finansowe na wsparcie kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, bo blisko 4,5 miliona złotych na tego typu działania. To jest właśnie wielkość naszych NGOS-ów, naszych organizacji pozarządowych, które nie boją się wchodzić we współpracę z przeróżnymi partnerami, tworząc wielkie projekty. To będzie naprawdę wielki projekt i z radością chyba wszyscy na niego czekamy. Życzę wszystkim Wam dobrej zabawy. Takie